Także ruszamy, ruszamy, startujemy. Nie mam pewności do końca, jaki jest wynik, ale zakładam, że dopiero zaczęli. Także wchodzimy. W dolnym prawym rogu w kolorze fioletowym gra Soulir. I w górnym lewym rogu oczywiście w kolorze czerwonym gra Blue. Polski Protoss. No, oczywiście postaram się tutaj pokazywać maksymalnie dużo polskich graczy. W ogóle lista polskich graczy jest następująca. Jest Art, jest Blue, Geralt, Mana, Rodzen, Soul, Ziggy, Nercze, Lazer, Aristory, Angry, Gast, Gremory i HP również gra w turnieju. Także całkiem sporo. Widzę, że czat poruszony również reakcją Nercia na całe wydarzenie. No ale to jest to jest właśnie. No czasami tak jest, że czego nie zrobisz, to po prostu nie zadziała. Unlucky. No ale też bardzo dobra taktyka, przygotowanie Geralta i taka nieprzyjemna gra. To jest to, ta abuserka Protossa. Dobrze, także ruszamy. Kurczę, mam nadzieję, że... A spytam się ziomka, bo widzę, że siedzi w grze. Czy jest aby na pewno 0-0? Także Blue, no Blue jest takim jednym z młodszych polskich Protossów. O, chwila. A, nie pytał, dobra. Blue jest jednym z młodszych polskich takich zawodników, Protossów. Mam nadzieję, że się też będzie oczywiście przebijać w rankingach. No i z czasem też go zobaczymy właśnie może już na turniejach offline World Championship Series. No, jakby się dostał tutaj jeszcze gdzieś daleko w turnieju, to w ogóle fantastycznie. Też nie ukrywam, że troszeczkę gram PvP z Blue czasami. No i powoli. No fajnie, fajnie, że jest taka wola Blue, że on sam wychodzi aktywnie, się pyta, czy chodź, potrenujmy, pograjmy, no bo coś takiego jest lepszego niż granie samego ladera. Zawsze są jakieś wnioski, jakaś rozmowa, jakiś dialog. No i z tego się człowiek trochę dowiaduje. W ogóle więcej myśli, jak gra coś takiego. Trenuje konkretną taktykę, konkretne jakieś właśnie manewry. No i po raz kolejny klasyczne zwiady Protossów i Stargate, także tutaj już wręcz do znudzenia. Blue nazywa się Michał Polewaczyk i gra obecnie w drużynie Comrade Gaming. Z takich informacji podstawowych, no, że Polakiem to w sumie wiecie. No, ale właśnie powoli stara się jakoś oswoić z tym wszystkim. Rocznik... właśnie, kurczę, kiedy się urodził Blue? Kiedyś nawet pamiętałem. Ja go spotkałem na IEM Katowice chyba w 2016 albo 17. Jakoś tak. Pamiętam, że wtedy miał 18-19 lat. Czyli no całkiem jeszcze młody oczywiście zawodnik. Jak najbardziej może się przebić. Tutaj jest w ogóle jeszcze przejście w barykadzie, które właśnie Blue teraz będzie uzupełniać pewnie gatewayem, może pylonem. Zobaczymy. Raczej gatewayem. Bo jednak barykada musi być dość solidna. No i Cekorakel już zmierza do bazy Zerga. No ale tutaj póki co nie ma w co strzelać. O, Soulir trochę tak zachłannie. W ogóle Soulir też jest takim zawodnikiem trochę, no powiedzmy lekko mówiąc, agresywnym. Lubi zaryzykować. Pytanie, czy na turniejach również. Czy Nercio już odpadł? Nie, Nercio spadł do drabinki przegranej. Jakby co, jutro też będą kwalifikacje, więc jutro też szansa oczywiście dla polskich zawodników. A potem jeszcze jedne kwalifikacje, ale one już akurat w niedzielę, także będzie dzień przerwy. Dzisiaj czwartek i piątek będą kwalifikacje, sobota przerwa, znaczy przerwa dla innych, będzie to turniej STK Networksowych. Też wezmę tam udział. No i w niedzielę z powrotem właśnie kwalifikacje do World Championship Series Winter, które dzisiaj też właśnie oglądamy. W końcu zawodnicy mogą odsłonić swoje taktyki. No i awansować do playoffów. Jeszcze będę musiał troszeczkę potem może o tym formacie WCS Winter poopowiadać. No ale póki co Blue jeszcze manewruje Oracle. No może. Ale no okej, może jednak nie może. Wydawało mi się, że nawet królowa mogłaby paść, gdyby Blue się na nią rzucił. Co dalej? Jaki jest plan? Widzę, że... O, Build Order. Tak, Build Order z tych agresywnych, czyli 6 gatewayów w miarę szybko. Trzecia baza już za moment. No szkoda, że ten Overlord żyje, bo on widzi dokładnie, co robi Protoss. Ale najważniejsze, że Soulier nie wie, ile jest gatewayów ustawionych.
baza nie jest odsłonięta. O, widzę, że strzelił w Overlorda, więc... No, Solier na pewno widział tego Warpizma, dostał alarm, no i na pewno spojrzał na Overlorda. Jak spojrzał na Overlorda, akurat przylatywał Warpizm, no to musi wiedzieć, że jest. No, już szuka zerglingami właśnie tych przyzywanych High Templarów, ale jakoś tak... Okej, może i nie szuka, ale wyglądało, jakby szukał. Próba przebicia się do naturala, no to jest trochę niebezpieczne dla Blue. O, ale ładnie postawił tego Stalkera, także może z tyłu jeszcze uzupełnić pylonem. Okej, nie ma zagrożenia, prawidłowo. No i się zaczyna, pierwszy Overlord. Tutaj jest Hydraden, tu nie ma, o jest, tu nie ma Roachy. On może przyzywać się zeloty i po prostu wjechać. Nie wiem, czy Blue zdaje sobie z tego sprawę, ale gdyby no teraz zrobił 6 zelotów, to chyba by wygrał tę rozgrywkę i to tyle. O, i się zaczyna, ale nie może wyładować Archona, bo Warpizm stoi troszeczkę niedobrze. Oj. No niedobrze, niedobrze. Kurczę, szkoda, bo to mogło być bardzo łatwe. O, dalej wydaje mi się, że on może przyzwać jednostki i łatwo to wygrać. Szybkie asymilatory. Blue zauważył oczywiście... Jak jest brak karakanów, no to zapewne są to szybkie hydry. No, mogłyby też być mutaliski oczywiście, ale to dość taka szalona koncepcja. Nie! Jezuniu. No, Blue. Spokojnie. Najważniejsze to nie stracić tych archonów. No i dokładnie, przejście w Storma. Nie no, Blue widzę, że też będzie iść w grę dłuższą, w grę makro. Ale bardzo mi się podoba ta jego sytuacja, no bo no ma to, co mieć powinien, dokładnie to, co mieć powinien, czyli sztormy przeciwko Hydrom i Banningom i to takie szybkie, High Templary już odkładają energię i do tego jakieś kanony, Archony w razie czego, jakby tu Bane'y właśnie się przyturlały, no nawet Stasisy stawia, więc elegancko przygotowany Polak. No i Cexaulier odblokowuje sobie skałki, żeby łatwiej było też otaczać Protosa, żeby sztormy też nie były takie skuteczne. No o to chodzi, jak atakujemy taką armię Protosa, to oczywiście z maksymalnej liczby stron. Trochę jak, tak jak atak przeciwko czołgom, albo nawet kolosom. No zergi takie są, że one powinny z reguły atakować z wielu stron. No chyba, że już mamy Broodlordy, Infestory, to możemy atakować z jednej. Okej, Blue już przygotowany do kontrataku, ale no powinien oczywiście poczekać, aż zerg wyjdzie na mapę. Wtedy taki kontratak jest w stanie zrobić o wiele więcej, no bo ma właśnie więcej czasu. No i teraz Solir chyba myśli o wyjściu na mapę. Trochę mi dziwi, że Blue nie wylatuje tymi Oracle na mapę, żeby no rzucić się Revelation, bo on musi wiedzieć, gdzie jest ta armia. Jak wie, gdzie jest armia, no to może wtedy właśnie lepiej dobrać swoją taktykę. No i teraz właśnie ten Warpizm leci i to mi się tak... Z jednej strony nie podoba, a z drugiej, no, może. Niech próbuje. No ale właśnie, o, jeszcze spor. No niestety, chyba Warpizm zniszczy Królowa. Wyjście Solira. A to właśnie, a może w tym jest metoda, żeby udawać, że nie ma się opcji kontrataku, a tak naprawdę skontratakować. 200 IQ. No kto by się spodziewał? No ja bym się na pewno nie spodziewał. Tracę Warpizma, a nagle kontratak? O co chodzi? No i jeszcze sprytny recall całkiem. Te zeloty przeżyły. Dobrze. Niedobitki złapane. Ej, to było naprawdę... To... Nawet jak się straci, no to nie jest głupie. Znaczy to jest takie, no nie ma dalszej możliwości robienia kontrataku w razie czego, ale no obrażenia zostały na pewno zadane. Zerg bez ekspansji, zerg bez jakiejś specjalnej technologii, chociaż no ma Infestation Pit. No ale umówmy się, Solirowi teraz chodzi przede wszystkim o to, żeby wygrać tu i teraz, żeby zaatakować. Świetnie ustawione Stasisy, mała grupka jednostek. No dobrze, jakby trochę lepiej Blue wiedział co i z jakiej strony się zbliża. Niestety High Templary nie mają energii, więc Blue je zamienia czym prędzej w Archony. Świetnie Stasisy, spora część armii jest zamrożona. No i teraz najważniejsze, bo polski Protoss może jakoś zareagować. Dobrze, za Sentry, ale trzeba tak, dobrze, użył Force Fielda. No i nie ma jak wejść, póki co Solir, trzeba się rozdzielić, ma troszeczkę czasu teraz Blue. Musi wysłać tam, no po prostu trzeba tutaj czymś przyjść i to jakoś dojechać. To źle nie jest, to już nie jest taka duża grupa jednostek. Najważniejsze, że to pierwsze wejście właśnie nie wyszło tak dobrze Solirowi. Oj, szkoda Oracle. Druga jeszcze żyje.
No i za tym wszystkim grany Mothership, więc no w sumie styl bardzo podobny do tego, co widzieliśmy u Warta. Brakuje kontrataku. Jest Warpism nawet kolejny grany, czyli będą za chwilę dwa. No niestety ten obserwator też padnie. No i rozdzielony Polak. Nie wiem, gdzie te High Templary są. Okej, tutaj jakieś sztormy rzucane. No nie idzie to idealnie, tak bym to ujął. Natomiast, o nie, te Bane'y teraz najgroźniejsze. Oj, ale Soulir czołem po prostu w mur walną. No i nie użył ich chyba najlepiej. No ale niestety dalej trochę za dobrze to idzie Zergowi. O, jeszcze tutaj potracił Polak kolejną Oracle. Czyli niby posiada odpowiednią armię Blue, tylko jakoś nie może jej za bardzo rozdzielić. Bo to trzeba tak w sumie, no trochę 50 na 50 takie rozdzielenie zrobić. Tutaj ciekawy recall. Brakuje kontrataków Polakowi. No w końcu Warpism wylatuje. Już mógł to zrobić jakiś czas temu. Warpism w górnym prawym rogu. Blue w gotowości. No i to jest czas na konfrontację. No tutaj spokojnie. Mógł rzucić sztormy. Chociaż nie, no może jeszcze tam mu dwa energii brakowało. No ale teraz już na pewno może walczyć. Okej, walka. To musi być świetna walka. Do tego ten kontratak dobrze jakby zrobił dużo obrażeń. Perfekcyjne sztormy na ten moment. Overseery niestety zapewniają wizję Zergowi. Otoczony Blue. No nie. Nie poszło. Ewidentnie nie poszło. To no, dobrze się Soulir rozdzielał między bazami. Blue ma armię, ale ona właśnie nie jest za każdym razem do końca tak ustawiona jak trzeba. A w takich mniejszych bitwach niestety Hydry, Lingi i Bane'y radzą sobie nieźle. Reperowany Mothership przez baterię, ale ostatecznie Hydry go zniszczą. No i niestety nieciekawie, ale te zeloty kontratakujące dają jeszcze jakąś nadzieję. Jest jakiś minimalny potencjał. No przecież znowu ekonomia Zerga ucierpiała, no niestety zajął też tutaj bazę Soulir. I dalej tylko Hydraliski i Bailingi, no póki co ta kompozycja się sprawdza. Nie ma co widzę zmieniać. Chociaż no tak jak mówię, inwestory są bardzo mocne. Chociaż nie ulepsza jednostek zasięgowych póki co Zerg, a powinien. Iść plus jeden do Hydralisków chociaż. No jakby jeszcze się odbudował Blue, tutaj mam na myśli, dużo immortali zrobił. Chociaż, gdzie jest drugie robo? Aha, może zniszczone albo nie ma. Kolejne wyjście Zerga i kolejny kontratak Polaka. No to wszystko idealnie, sami widzicie na minimapie. Tutaj jest Soulir z drugiej strony zupełnie. A zeloty robią robotę. No dobrze, chociaż to się udaje. Trochę szczęścia ma Blue. No, zwłaszcza mnie dziwi, że Soulir nie wysłał w górny prawy róg jakichś kilku Hydralisków, żeby to zatrzymać. Oj, z jakiś... taki, no nie wiem, za szybko to chyba chce skończyć Soulir, bo no Protoss dalej ma Archony, dalej ma trochę Immortali. No i no dobrze. To wygląda dla Blue. No i cała ta misterna przewaga zaprzepaszczona, mam wrażenie, właśnie teraz. Brakuje obserwatora trochę Blue, bo teraz powinien posprzątać sporo część tego creepu. Oj, Blue na kontrę, nie ma Storma. Więc trzeba uważać, trzeba się wycofać. Cały czas nie ma tego obserwatora niestety na creep pod jego bazą. Kiepsko też z funduszami. Ale dobra, ustabilizował tutaj się Polak, tylko że no brakuje może po trzy probki na każdy gaz. O nie, no i oczywiście otwarte. I kolejny kontratak, ale tym razem Zerg przygotowany. No w końcu Soulir trochę się rozdziela. No nie, to nie jest wejście, na które Blue był gotowy. On straci te proby. No nie. A i Nexusa chyba straci. O Jezuniu, dobra. No dużo błędów niestety. Najbardziej mi szkoda właśnie tej wcześniejszej fazy gry, gdzie po prostu Blue no trochę lepiej by się porozstawiał i byłoby nieźle. A początek był no właśnie bardzo dobry, miał tutaj Stasis Wardy i tak dalej. O, teraz musiał chyba zniszczyć sobie Cybera albo jakoś tak mu się kliknęło. A, bo Archon nie mógł wyjść, o mój Boże, to już jest ten etap gry. Że się wszystko trochę jakoś tak miesza. Okej, to jest chyba atak ostateczny, Blue już nie odbudowuje czwartej bazy, już nie kombinuje, jak to wygrać dłuższą grę. No po prostu, wszystko albo nic, chodzimy. Ma dużo żarówek, ma plus 2, sztormy są.
To naprawdę wygląda, jakby to się mogło udać, tylko no musi lepszą synchronię. Tak, 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 musi się przegrupować jeszcze trochę. Dobra, jest obserwator, no i walczymy. Może Guardian Shield jeszcze zdąży, nie najgorszy sztorm na Zerglingi. To też dobrze jest używać, no i teraz może w Hydry, tak jest, jeden poleciał. Kolejnych brakuje, ale już nie ma za bardzo energii, więc Bluje zamienia w Archony. No i zobaczmy, czy będzie ostateczne przełamanie, czy może jednak jakimś cudem się uda tego Zerga zniszczyć. Nie tak dużo hydralisków, ale one, o nie, na górze kilka kolejnych wyskakuje, Archony z tyłu troszeczkę przysnęły. Ajajaj, no jednak chyba za dużo, no niestety. Warping do maina też miał miejsce. Trochę za dużo Zerga. I niestety Blue. No już jest w sytuacji bardzo niedobrej. Ponad 2000 minerałów na sekundę wydobywa, na minutę oczywiście wydobywa Zerg. 400, no chociaż w sumie Protoss więcej gazu wydobywa na minutę. No ale minerały wyglądają bardzo nieciekawie. To są no ochłapy już, tutaj nawet tylko jedno złoże, w którym zostało 50 minerałów. Także no musi tutaj to zająć tę bazę Blue, a nawet nie ma za bardzo jak, bo już jakiś Cryptumor się przypałętał. Tak, Blue jest nasz, Blue jest Polakiem. No już chyba tylko znowu taki atak ostatniej szansy spróbuję skonstruować Blue. No ale Soul Eerie pewnie też zdaje sobie z tego sprawę. No i jedyne co musi robić, to w sumie robić armię. No widzi, że tu nie ma ekspansji, że po rogach nigdzie nie ma bazy. Tutaj elegancko Cryptumor też daje informację Zergowi, więc no oczywiście nie powinien robić dron Soul Eerie, tylko właśnie armię. O, nawet Spina przekopał. No i ostateczna walka, niestety tak no, nie wydaje mi się, żeby miał jakokolwiek szansę Blue z tymi hydraliskami, które do tej pory nie najgorzej ustawiał Soul Eerie. Oj, jeszcze High Templar padnie, kolejny sztorm, no lekko mówiąc nieudany. No Blue tak stoi, jaki zdezorientowany. Ale za chwilę będzie finalne otoczenie od Zerga. Bardzo ładny oczywiście atak od dołu, od góry. No i GG. 1-0 dla Zerga. Tak, no tu już się nie dało za wiele ugrać. Okej, okay, Soul chyba jeszcze gra z Hate Me. O, Stefano przegrał z Soul Spiritem. Jeszcze się upewnię, czy jest 1-0 dla Soul Eerie'a tego, czy, bo nie wiem w sumie jaki był wynik, czy było 0-0, czy 1-0. A, już 2, a, okej. Okay. No to niestety była druga gra. Sorry, że tutaj tego no, nie było, ale nie miałem jak się spytać już podczas meczu. Także to jest 2-0 dla Soul Eerie'a. I niestety Blue też spada do drabinki przegranych, ale dzięki temu szybciej wskoczymy do meczu Soula. Soula, którego no, tutaj dłuższą chwilę nie widziałem. On gra z Kasem? Czy to już przeskoczyło? Aha, czyli już jest dalsza faza drabinki. Dobra, ona się niestety nie odświeża sama. Widzę, że na czacie jeszcze był ostatni podryk. Dobra, jeszcze się może rozejrzę po brakecie szybko. Geralt Soul Eerie. A, Geralt Soul Eerie'em będzie teraz grać z kolei. No dobra. Rozglądamy się. Niestety trochę Polacy pospadali. Art będzie grać z KRR-em albo Papi Joe. Dobra, jeszcze może przejrzę na szybko. Elazer. W sumie nie wiem, z kim będzie tak do końca grać. Pierwszy raz chyba widzę te ksywki. Dobrze, ale Elazer myślę, że na Marine Lorda może być mega ciekawe. Też bym to chciał z chęcią zobaczyć. Albo manę na Goblina. Czy tam Ziggy'ego. Zobaczymy, czy Ziggy wygra z Goblinem, ale z Goblinem jest ciężko wygrać. Dobra, no to póki co Soul na kasa. Dziękuję na YouTubie za oglądanie tego pojedynku Blue. Do zobaczenia. Niby Blue, ale Red, tak. Dobra, dziękuję za oglądanie na YouTubie. O, jeszcze bardzo dziękuję za donata. Subscribe to PewDiePie.
Elegancka ksywka, uwielbiam. Tak, właśnie, zapomniałem wspomnieć niedawno. Subskrybujcie PewDiePie'a na YouTubie, bo świetny YouTuber, świetny gość. Oj, tak, subscribe to PewDiePie, potwierdzam. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału. Dzięki za donata. Hot Art, Falco, IOTS Day, Scream, Cierniste 81, Princess of Dreams. Dzięki za followy. Virelli, Marcus Lord, Sunk Team, Kuka Kukzgazg 77, dzięki za followa. Boski Cezary, jeszcze raz przypominam, jeżeli słuchasz, to odpisz na privie, chyba że już odpisałeś, może ja nie zerknąłem. Dobra, także tu mamy 0-0, super. Kończymy nagranie na YouTubie, tam follow Nisarka, subujcie, lajkujcie, komentujcie.